Rada Gminy Miedziany Podlaskiej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Mając na celu wyróżnienie najwyższego uznania i honorowanie za zasługi dla gminy Międzyrzec Podlaski, nadaje się tytuł honorowego obywatela gminy Międzyrzec Podlaski dla kapitana Henryka Konstantego Zakrzewskiego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Międzyrzec Podlaski wraz z przewodniczącym Rady Gminy. Zapraszam sołtysa wsi Rzeczyca, pana Roberta Dymczuka, o odebranie tytułu w imieniu społeczności wsi Rzeczyca. Jest to tytuł pośmiertny. Kapitan Henryk Konstanty Zakrzewski, urodzony 1 maja 1900 roku w Rzeczycy, jako syn Edwarda i Anieli Społchowskich. W okresie 1914-16 z rodziną był ewakuowany do Rosji. Po powrocie był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, a od 1919 roku służył w Wojsku Polskim. Jako ochotnik służył w 34. Pułku Piechoty, który był w składzie 9. Dywizji Podlaskiej. Uczestniczył w 1920 roku w walkach z Armią Czerwoną. W 1922 roku ukończył szkołę średnią w Brześciu nad Bugiem. W latach 1923-26 ukończył szkołę podchorążych i oficerską szkołę inżynierii. Porucznik ze starszeństwem od 1 lipca 1927 roku, następnie w stopniu kapitana saperów służby stałej. Od 1938 roku został przydzielony do 6 Batalionu Saperów jako dowódca kompanii. W wojnie obronnej w 1939 roku służył w twierdzy w Brześciu. Potem dowodził parkiem pontonowo-mostowym, który około 25-26 września 1939 roku budował most saperski nad Włodawą. Zorganizował oddział liczący około 3000 żołnierzy i kilku oficerów, który kontynuował walkę do połowy października 1939 roku. Wytropiony i wzięty do niewoli, został osadzony w obozie w Starobielsku. Zachowały się kartki wysłane do rodziny 24 grudnia 1939 roku i z marca 1940. Zamordowany przez Rosjan w Charkowie w 1940 roku. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Rada Gminy Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Mając na celu honorowanie za zasługi dla gminy Międzyrzec Podlaski, nadaje się tytuł zasłużony dla gminy Międzyrzec Podlaski dla pani Barbary Wsuł, pana Bogdana Bernata, pana Michała Wawerskiego, pana Grzegorza Kieczki, pani Iwony Ewy Jakoniuk, pana Michała Leszka Teofilskiego, pani Stanisławy Pietruk, pani Małgorzaty Matejek, panu Edwardowi Mikołajowi Łukasiewiczowi. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Międzyrzec Podlaski wraz z przewodniczącym Rady Gminy. Barbara Wsuł jest sołtysem wsi Strzakły od stycznia 2011 roku. Funkcję tę sprawuje odpowiedzialnie, z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Jest życzliwa i otwarta na problemy i sprawy mieszkańców. Zawsze stara się je pozytywnie rozwiązać. Bierze czynny udział w życiu społecznym swojej miejscowości, jak i też całej gminy. Zapraszam pana Bogdana Bernata. Nie ma? Zapraszam księdza Michała Wawerskiego z Parczewa. Ksiądz Michał Wawerski, wieloletni wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim, dał się poznać jako sprawny organizator i elastyczna osobowość. Jak ulał, pasuje do niego określenie do tańca i do różańca. W trakcie swej kapłańskiej posługi w naszej gminie pracował jako katecheta w szkole podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Misiach. Profesja ta pozwoliła mu wykazać się talentem, nie tylko organizatorskim, bowiem ksiądz Michał nieraz współtworzył uroczystości szkolne, jak i ogólnogminne. Praca w szkole otwarła go również na współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami, jak choćby Zespół Ludowy Echo w Przychodach, Klub Seniora w Rzeczycy czy Stowarzyszenie Misie w Misiach. Jako talenty organizacyjne i artystyczne angażowały go w wiele przedsięwzięć kulturalnych, jak choćby koncerty kolęd czy pieśni maryjnych. Owocem jego pracy jest nagranie dwóch płyt, kolędy oraz na podlaskiej wsi. Niejako kwintesencją jego zaangażowania w życie naszej wspólnoty i zarazem ostatnim dziełem jego posługi w parafii świętego Mikołaja był udział w tworzeniu publikacji o krzyżach i kapliczkach na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Zapraszam pana Grzegorza Kieczkę z Mań.
Pan Grzegorz jest rolnikiem, gospodarstwo przejął po rodzicach. Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. To patriota o głębokiej i żywej wierze. Chętnie, bezinteresownie działa na rzecz miejscowej społeczności. Pomaga w różnych pracach społecznych. Ludzie darzą go zaufaniem. To człowiek o wielkim sercu. Na jego zawsze można policzyć i brać przykład z jego postawy i kultury osobistej. Zapraszam panią Iwonę Jakoniuk z Puchacz. Pomoc przy szkole w celu pozyskania środków na wydatki szkolne dla szkoły w podstawowej Dołdze. Długoletnia praca jako byłego sołtysca na rzecz wsi Puchacze. Różne prace społeczne, na przykład organizacja dożynek, urządzenia zaplecza kuchennego i inne w domu ludowym w Puchaczach. Zapraszam pana Michała Teofilskiego. Pan Michał Teofilski od 7 lat pracuje w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaskim na stanowisku podinspektora do spraw promocji kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Sposób, w jaki wykonuje swoje zawodowe obowiązki, wychodzi zdecydowanie poza ramy typowej urzędniczej pracy za biurkiem. To człowiek, który w innych ludziach widzi dobro i potencjał. Bez jego wsparcia wiele stowarzyszeń, tak prężnie działających na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, nie miałoby odwagi powstać, a co dopiero tak prężnie funkcjonować. Posiada również olbrzymią wiedzę i doświadczenie na temat organizacji pozarządowych. Jak zawsze na bieżąco z przepisami prawa, stale kontaktuje się ze stowarzyszeniami, inspirując do działania, wspierając w pozyskaniu środków zewnętrznych. Współpomysłodawca funduszu wkładów własnych, na co dzień skromny, zawsze profesjonalny, uprzejmy, dostępny o każdej porze dnia. Otwarty na potrzeby mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski, poszukujący rozwiązań problemów. To człowiek społecznik, poświęcający swój prywatny czas na zaangażowanie się w życie wspólnoty gminnej. Mówi się o nim człowiek instytucja i jest to idealne określenie jego jako człowieka, pracownika, kolegi i przyjaciela. Niezwykle skromna, oddana swojej pracy, życzliwa i chętna do współpracy. To artystyczna dusza, która swym talentem, zwłaszcza rękodzielniczym, ubogaca przeróżne uroczystości i inicjatywy. To właśnie ona rokrocznie organizuje szereg warsztatów artystycznych, dzięki którym rzesza dzieci, młodzieży i dorosłych, często również powoduje dialog i współpracę międzypokoleniową. Wiele razy udowadniała, że chcieć to móc. Pani Stanisława posiada wiele umiejętności, którymi dzieli się serdecznie. Zawsze angażuje i wspiera wszelkie działania mające na celu rozwój i ubogacenie w wiedzę i umiejętności oraz twórcze wypełnienie czasu użytkowników biblioteki i nie tylko. Z dużą empatią podchodzi do ludzi, dla których zawsze znajduje czas, dobre słowo, uśmiech i oczywiście książkę. Jeśli istnieje potrzeba, również dostarczoną na miejsce. Jej niezachwiana postawa jest fundamentem doskonałej współpracy ze Szkołą Podstawową imienia Henryka Sienkiewicza w Halasach i świetlicą Promyk w Halasach. Zapraszam panią Małgorzatę Matejek z Jelnicy. Jest to niezastąpiona prezes Stowarzyszenia Przyjazne Misie. Jedna z inicjatorek założenia stowarzyszenia, osoba potrafiąca umiejętnie połączyć czas poświęcany na prowadzenie wraz z mężem działalności gospodarczej z aktywnością społeczną na forum miejscowości Misie, jak i całej gminy. Pracowita i oddana działalności na rzecz społeczności lokalnej, dobra organizatorka przyczyniająca się do sprawnej realizacji przez stowarzyszenie licznych pożytecznych działań, np. wyjazd szkoleniowy śladami bitwy warszawskiej na Lubelszczyźnie, czy też wakacyjne warsztaty dla dzieci. Nigdy nie odmawia pomocy, poświęcając się organizacji ważnych dla gminy wydarzeń, jak np. wsparcie organizacji dożynek w Misiach.
Wraz ze Stowarzyszeniem Przyjazne Misie niejednokrotnie przyczyniła się do budowania pozytywnego wizerunku gminy poprzez przygotowanie stoiska promocyjnego na dożynkach powiatowych. Osoba miła, serdeczna, integrująca społeczność, w której przyszło jej działać. Zapraszam pana Edwarda Łukasiewicza z Żabiec. Pan Edward Łukasiewicz, urodzony w 1938 roku, na stale zamieszkały w Żabcach. Ojciec czwórki dzieci, działacz społeczny, uhonorowany wieloma odznaczeniami. Od 60 lat aktywny członek OSP. W latach 1975-95 oraz 2010-2012 pełnił funkcję prezesa OSP. Odznaczony srebrnym i złotym medalem dla pożarnictwa oraz odznaką zasłużony dla gminy Strażak. W latach 1990 i 96 oraz 2006 i do 2014 roku pełnił funkcję sołtysa wsi Żabce przez okres 14 lat. W latach 1994 i 97 był przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Kaplicy w Żabcach. Przez władze państwowe odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Krzyżem Zasługi. Uważamy, że postać pana Edwarda Łukasiewicza w pełni zasługuje na tytuł zasłużony dla gminy Międzyrzec Podlaski. Proszę teraz pana przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Pietruka i wójta gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztofa Adamowicza o wręczenie tytułu. Thank you.